Moment, dobrze, bo jeszcze są osoby, które się nie wypowiadały. Za chwileczkę pani udzielę głosu. Proszę, pan radny Tomasia. Pan radny Bonikowicz. Panie przewodniczący, gratuluję wyboru. Tylko chciałem zacząć. To jest panie burmistrzu, szanowni radni, szanowni mieszkańcy. Chciałem się podzielić kilkoma uwagami. Usłyszałem wiele z tej mównicy i od razu zostałem też zaszufladkowany w pewien tok rozumowania tych, którzy rzekomo tak mocno wszystko chcą konsultować i tak mocno chcą przeprowadzać debatę na temat budowy czy też niebudowy pomnika. I od razu stwierdzono, zanim się wypowiedziałem w przypadku tej konkretnej uchwały, nad którą teraz debatujemy, co ja myślę, jak ja chcę zrobić i jak ja chcę działać. Zresztą podobnie jak Jacek Bednarski, bo mamy skonsultowane moje wypowiedzi, moją wypowiedź w tym momencie. I zaskoczę Państwa tutaj, szczególnie tych, którzy wiele negatywnych opinii wypowiadali pod adresem tak zwanej jedenastki. Bandy tchórzy, czy cokolwiek innego. Dobrze, że Armia Krajowa też kiedyś była nazywana bandą, bandytami, więc dobrze nam to wróży, jako że jesteśmy nazywani teraz w tym systemie. Tak. Proszę, proszę. Więc proszę Państwa, my prowadzimy debatę. Po to jest powołana komisja, doraźna komisja do spraw nazewnictwa ulic i placów będących drogami publicznymi lub drogami wewnętrznymi rozpatrzenia pomników, żeby tam się właśnie starły różne opinie. Różne opinie. Bo radny Zieliński powiedział, jakby on to widział. Nie mieliśmy okazji, nikt nas nie zapytał wcześniej, czy my podzielamy pogląd tylko radnego Zielińskiego, czy mamy jeszcze jakąś inną wizję. Nikt nas nie zapytał się, czy jakbyśmy widzieli ten pomnik, czy to ten konkretny pomnik, czy nam się on podoba, czy nie, czy zgadzamy się z tą wizją, czy nie, po prostu od razu stwierdzono, że musi nam się on nie podobać. A ja powiem w ten sposób, proszę Państwa. Ja pracę tej komisji, jeszcze raz podkreślam, widzę w ten sposób, że się tam spotkają wszyscy, bo za budową pomnika jestem. I powiem w ten sposób, że musimy wypracować pewną zasadę, taką samą zasadę, jaka została wypracowana w większych miastach. W większych miastach, albo w takich miastach jak nasz Lubartów, gdzie się wskazuje kilka lokalizacji takich pomników i tak naprawdę kto pierwszy, ten lepszy. Ja Państwu powiem, jak postąpiono w 2006 roku w Warszawie z pomnikiem imienia Romana Dmowskiego. Rada Miasta Warszawy wskazała kilka miejsc lokalizacji pomników. I dobrze, żeby ta komisja, którą za chwilę powołamy, żeby zrobiła, poszła po prostu sprawdzonymi tropami. I powiedziała, to są miejsca przeznaczone na pomniki A, B, C, D, E, F, G, H. Las na rozdrożu. No gdybyśmy w Lubartowie zaproponowali, żeby pomnik Armii Krajowej powstał na skrzyżowaniu Lipowej i Szaniawskiego, to byłby dopiero krzyk. Ale takie miejsce, plac na rozdrożu w Warszawie, gdzie jest mało miejsca, żeby złożyć wieńce, wskazano jako miejsce lokalizacji, gdzie akurat ci, którzy chcieli stworzyć pomnik Romana Dmowskiego, musieli się na to zdecydować. Co zrobiono dalej? To samo, co w Lubartowie. I uważam, że tok rozumowania jest bardzo dobry. Tok rozumowania jest bardzo dobry. Jest uchwalona bryła. Bryła podoba się lub nie. Nie dyskutujemy o gustach. Napisy jakieś ktoś chce sobie umieścić, takie lub inne, niech sobie te napisy umieszczy. Finansuje to z własnej kieszeni, nie kosztuje to budżetu miasta, tak samo jak nie kosztował budżetu miasta Warszawy stołecznego pomnik Romana Dmowskiego, tylko został właśnie zrobiony zbiórka publiczna i tak został stworzony ten pomnik. W tym konkretnym miejscu. Ale proszę Państwa, ale nie możemy postępować w ten sposób, że gdzie jest różnica w Warszawie? Gdzie jest różnica? Gdzie następuje różnica? Różnica następuje na Placu Konstytucji. Wtedy, kiedy mają być stawiane pomniki, wtedy wtrąca się Rada Miasta. Mówi, to jest plac centralny,
to my będziemy decydować, my będziemy dopuszczać, czy to ma być pomnik wspólny i wtedy my się w to angażujemy, czy to ma być pomnik, jak chcecie pomnik indywidualny, to proszę, są inne miejsca. I proszę Państwa, w Lubartowie plac w centrum miasta, ja ani nie uważam, że to powinno powstać tutaj, gdzie inaczej może. Powinny być wskazane różne miejsca i ci, którzy chcą ten pomnik postawić, powinni się na niego zdecydować, ale to radni sami powinni w takiej komisji usiąść, przeanalizować całą mapę Lubartowa i powiedzieć: słuchajcie, mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć miejsc niekontrowersyjnych, ale centrum miasta musimy zarezerwować na inne cele. Bo jeżeli tak będzie, że będziemy realizowali w ten sposób, że na placu konkretnie Piłsudskiego będziemy narzucali pewien pomysł? Nie, ja nie w ten sposób, bo ja, pan burmistrz tutaj gdzieś tam wtrąca coś, tak żebym słyszał przy tej mównicy, też prosiłbym, żeby tego nie robić, ale jeżeli pan powiedział, że, bo tutaj mam cytat, nawet sobie zapisałem, bo chciałem to powiedzieć, miejsce zdroju uhonorować w tym miejscu można było Armię Krajową, to się pytam, a co stoi dzisiaj na przeszkodzie, żebyśmy w tym miejscu zdroju właśnie powiedzieli, okej, ta komisja by się zebrała, żeby powiedziała, tam proponuję, że postawić. Czy to by było miejsce kontrowersyjne? Sam pan przed chwilą powiedział, że było piękne miejsce, godne uhonorowania. No przed chwilą z tej mównicy. Ale panowie, bardzo proszę. Miejsce zdroju można było uhonorować w tym miejscu Armię Krajową, tak pan powiedział. Ja tylko cytuję. Proszę państwa, i teraz to, co jest takim troszkę rzeczą smutną, bo tu mamy informację, że coś zostało wydyskutowane wśród samych kombatantów. Więc ja chciałbym uczciwie, żeby nam ktoś powiedział, że to na pewno tak zostało wydyskutowane. Powiem, proszę Państwa, ja z tym środowiskiem się też spotkałem. I wiem, że zdanie odmienne tych właśnie, którzy bezpośrednio albo pośrednio, przepraszam, bezpośrednio nie mogli być zaangażowani, ale ich rodziny przelewały krew za wyzwolenie Lubartowa, jednak mają zdanie odmienne. Kogo my tutaj, czyje zdanie jest o placu Piłsudskim? Czy tylko pana Kuleszy? Czy on rozmawiał z tymi osobami, które są w środowisku Armii Krajowej? A proszę przejść do tego środowiska Armii Krajowej i zapytać się, jaka jest ich opinia na temat tablicy, która została zbudowana na dworcu PKP. Tych osób, które w Lubartowie, ich rodziny wyzwalały Lubartów. Proszę przejść i się zapytać. I będziecie Państwo wiedzieli, do czego mogło doprowadzić to, co proponowano nam na jednej z ostatnich sesji Rady Miasta. Bo co mnie zadziwiło, właśnie to miejsce tego zdroju jest akceptowalne przez to środowisko. Tutaj lokalnych lubartowskich patriotów. Proszę Państwa, ja dziękuję tutaj jednemu z radnych, który powiedział, że widzę, że Wasze zdanie na temat placu Piłsudskiego się nie zmieniło, bo moje się nie zmieniło. Byłem przeciw sprzedaży i jestem nadal. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli chodzi o pewną informację, bo to zostałem zadziwiony tym, bo jeden z radnych powiedział, że pan Kulesza to jest kombatantem, więc chciałem się zapytać, kiedy on walczył w szeregach Armii Krajowej i kiedy wezwalał Lubartów. To jeden z radnych tutaj powiedział z tej strony. Ale proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że my mamy w Lubartowie powołać komisję doradczą nie tylko do pomnika i chciałbym, żebyśmy w końcu odchodzili od tematu pomnika. My mamy mówić o pomnikach ewentualnych, ale mamy mówić też o ulicach. I proszę Państwa, trzy lata nie starczyło na to tej koalicji, żeby, ja nie mówię o pomniku, o budowie pomnika, a żeby, proszę Państwa, zmienić ulicę pani Hanki Sawickiej, Findera, Fornalskiej, Janka Krasickiego, czy Jana pseudonim Tyfusa Sławińskiego. Nie starczyło czasu, żeby zmienić podstawowe ulice. Ja już nie mówię o budowie pomników, batalionów chłopskich, Armii Ludowej, kogo pytam,
kto sobie wymarzył, chociaż z Armią Ludową akurat bym polemizował, czy się pomnik należy, ale to jest moje subiektywne zdanie i mam prawo do tego zdania. I ta komisja zajmie się właśnie tym wszystkim, co jest niezałatwione. I ja bym zrozumiał, że budujemy pomnik, inaczej może zrozumiałbym, jest inicjatywa budowy pomnika, no ale proszę Państwa, ale mamy wszystkie sprawy inne w tym mieście pozałatwiane. A my tak, nie mamy załatwionych spraw ulic, a teraz hurra! W zeszłym roku odsłoniliśmy, czy dwa lata temu, tablicę, która wzbudziła kontrowersję, teraz hurra! Odsłaniamy pomnik. No proszę Państwa, no musi to rodzić jakieś skojarzenia co najmniej dziwne z takim hurra rosyjskim. Proszę Państwa, zablokowanie inicjatywy mieszkańców, taki pad zarzut z tej mównicy też, że dzisiejszy pomysł powołania tej komisji, więc ja, Panie Przewodniczący, mam gorącą prośbę, żeby jak tylko komisja zostanie wyłoniona, w absolutnie trybie pilnym, żeby zaczęła pracę, tak żebyśmy w lipcu dali możliwość postawienia, podkreślam, dali możliwość postawienia tej Armii Krajowej pomnik w rocznicę wyzwolenia Lubartowa. I proszę Państwa, nie ma mowy o blokowaniu inicjatywy mieszkańców, bo tej inicjatywy ani ja, ani podejrzewam większość z Państwa radnych nie chce blokować. Tak samo jak pamiętamy o tym, czym zasłużyła się Armia Krajowa i chciałbym przypomnieć jeszcze o jednej rzeczy, że w chwili, kiedy było scalenie, chciałbym przypomnieć, że Związek Jaszczurczy wówczas przekształcił się w Narodowe Siły Zbrojne i nie wziął udziału w scaleniu. Więc też nie podawajmy informacji nieprecyzyjnych. Tak, ale taka była historia. Więc chciałem się tylko odnieść do tych informacji, które są przekazywane. I proszę Państwa, ta komisja, jeżeli faktycznie ona zablokuje inicjatywy takie, jak są prowadzone w Lubartowie, jeżeli faktycznie będzie wymyślane coś, co będzie działało wbrew obywatelom, no to proszę Państwa, no to będzie argument, ale niech ta komisja zacznie działać i niech w końcu radni skorzystają ze swoich uprawnień, jakie dają im odrębne przepisy. Dziękuję bardzo.